kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Wybierz Kartę. Dzisiejszym tematem, tytułem jest Czy będzie mi się wiodło? To jest od pewnego Pana, także bardzo dziękuję za to pytanie i gramy. Kto nie zna zasad jeszcze, to szybko mówię, zadajemy sobie pytanie w głowie, czy na kurs, czy będzie mi się wiodło i wybieramy grupę kart 1, 2 lub 3 i słuchamy mojej interpretacji. Zatem, czy będzie mi się wiodło? Dla osób, które wybrały grupę kart numer 1, czy będzie im się wiodło? Czy jedyneczkom będzie się wiodło? Czy będzie się wiodło? No tutaj trzeba troszeczkę... Będzie się wiodło, jeżeli teraz jest źle, to będzie zmiana, bo rycerz mówi o takich intensywnych zmianach dynamicznych, w zasadzie nie wiadomo skąd, także zdecydowanie będzie, tylko trzeba pohamować jakąś zazdrość, jakieś toksyczne relacje, toksyczne kwestie, czy uzależnienia, czy nałogi, czy jakieś takie powracające wspomnienia, trzeba jakoś sobie z tym radzić, czy terapią, czy technikami relaksacyjnymi, czy medytacją, jogą i tak dalej, także to jest do ogarnięcia i karty pokazują, żeby zastanowić się dobrze, rozsądnie nad wyborem osób takich do partnerstwa, tak, osób partnerstwa. I żeby podejmować decyzje z głową racjonalnie, a nie impulsywnie. Także tak to wygląda u jedyneczek, dziękuję bardzo. Teraz dla dwójeczek. Czy będzie się wiodło dla osób, które wybrały grupę kart numer 2? Czy będzie się wiodło? Czy będzie się wiodło? No jasne, że będzie. Może być trochę rozczarowania, ale karty pokazują, że jakiś mężczyzna Was po prostu wyprowadzi na prostą. Karta świata mówi o takim naprawdę otwarciu na świat, o możliwościach ogromnych, o zapoznawaniu nowych ludzi, o podtrzymywaniu kontaktów, o tym, że cały świat stoi dla Was otworem, tylko warto inwestować w siebie. Nie żałujcie na inwestowanie siebie pieniążków, bo to się wszystko zwróci. Może być na początku lekki dyskomfort, rozczarowanie, ale karty pokazują, że dzięki mężczyźnie wszystko się poukłada. Także będzie się wiodło, kochane dwójeczki. No i teraz dla trójeczek, czy będzie się wiodło? Czy będzie się wiodło dla osób, które wybrały grupę kart numer 3? Czy się będzie wiodło? Czy będzie się wiodło? No jak najbardziej. Jak najbardziej, karty pokazują, że rodzina, wsparcie, miłość, przyjaźń, tutaj jest wszystko, że chyba trzeba, rodzice, dzieci, dom, ogród, kielichy, wszystko, tak? Będzie utopia, będzie idyla, będzie czyste szczęście, tylko trzeba z tego korzystać, nie zamykać się jak król mieczy swojego serduszka, tak? Nie opancerzować się, tak? Żeby utrzymywać jakieś takie zdrowe relacje. I trójka denarów mówi o współpracach, o kooperacjach, o porozumieniach, o budowaniu czegoś razem, ale też o inwestowaniu czasu, energii, siebie, pieniędzy, być może w jakąś relację, jakąś działalność, to wszystko się uda i będzie się wiodło. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś propozycje, dawajcie proszę w komentarzach, czy też w wiadomości prywatnej. Ja chętnie się temu przyjrzę i odpowiem na wszystkie pytania. Także trzymam dla Was kciuki. Buziaki, do usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa!